Czołem misiaczki, witam was serdecznie w nowej serii na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w grę, która nazywa się Farma w Afryce. Ja oczywiście jestem Ryuk i zapraszam was do oglądania tejże właśnie gry. Na sam początek opowiemy sobie, o czym ta gra jest, bo ja to tak w ciemno kompletnie będę grał w tą super produkcję, słuchajcie. Dzisiaj sobie ją kupiłem, od razu sobie ją pobrałem i stwierdziłem, że muszę nagrać dla was przynajmniej jeden odcineczek jeszcze dzisiaj, bo nie wytrzymię, do pracy trzeba iść, a tu taka fajna gra jest do ogrania. Słuchajcie, cóż będziemy robić w tej grze? Odwiedzimy słoneczną Afrykę i zostaniemy opiekunem parku safari. Rozwiniemy swoje włości w centrum sawanny i przyciągniemy nowe, egzotyczne gatunki zwierząt do swoich wybiegów, by następnie pokazać je żądnym przygody turystom. Musimy się mieć na baczności, gdyż wkupienie się w łaski dzikich zwierzaków nie jest prostym zadaniem. Będziemy musieli zapewnić im jedzenie, picie i miejsce do wypoczynku. Czuję wspaniałą przygodę, słuchajcie. Czuję wspaniałą przygodę przed nami. Jeszcze takie szybkie cztery cechy tej gry, które brzmią naprawdę, po prostu powalająco. 10 egzotycznych gatunków zwierząt. Rozumiecie to? 10 egzotycznych gatunków. Już tutaj widzimy hipopotama, jakiegoś goryla, flaminga, żyrafę, papugę i zebrę. To mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatunków. Jeszcze 4 nieznane. Może ta urocza blondynka z różowymi ustami też jest jakimś dzikim zwierzęciem, nie wiem, ja tego nie wiem, to nie mogę się wypowiadać na ten temat, w ogóle powinni ją tutaj zasłonić. Kolejna cecha gry to 5 ulepszalnych wybiegów i słuchajcie, teraz są dwie najważniejsze rzeczy, zabawne animacje tutaj będą, ojej, ale będzie radośnie w tej grze. No i szybka rozgrywka, ja nie wiem, czy ja dam radę, bo ja to takie wolniejsze gry raczej lubię, coś pasjans czy coś w tym stylu, ale taka szybka rozgrywka to ja nie wiem, czy ja poradzę sobie, no ale spróbujemy sobie. To tyle byłoby z opisu tej gry, także zacznijmy chyba, jeszcze wejdźmy w opcje zobaczyć co tutaj w opcjach, rozdzielczość Full HD, jakość średnia. Na moim uber hiper super sprzęcie to na niskie może bym ustawił, bo nie wiem, czy mi to pójdzie na wysokich, ale damy cienie sobie zrobimy jeszcze. Dobra. O, ale teraz jak na wysokie przestawiłem, to naprawdę jest taka po prostu różnica, no niesamowite. Dobra, jesteście gotowi? Jesteście? To ja klikam, graj i jedziemy. Witajcie, nazywam się Kaśka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego się pakuję. No nie mamy pojęcia. Otóż właśnie wyjeżdżam na wymarzone wakacje. Zamierzam dołączyć, nie wiem gdzie, bo za wolno czytam. Przysłał mi list, że znalazł urocze miejsce na sawannie, ale muszę się pospieszyć. Za 4 godziny mam samolot, a ja nie mam się w co ubrać. Następnego dnia. A, do taty dołączyć, o Jezu, ten tata to chyba, ja nie wiem co on w tej Afryce je. Ojej, postanowiłem założyć park safari, ale słodko. Uuu, wyczuwam wątek romantyczny, młody jakiś mężczyzna mu pomógł, także... Jak śmiesz mówić do ojca, że jest za stary? Kobieto. Zobaczę, co da się zrobić. Ojej. No już, grajmy. Nowe zadania. Zarób $200, aby spłacić kredyt. Zarób $1,250, aby utrzymać swój park. Kliknij, aby kontynuować. Witaj w moim skromnym parku safari. Ten krótki samouczek zapozna cię z zasadami gry. No, dawaj. Jeżeli chcesz zatrzymać grę, kliknij na tę ikonkę lub wciśnij klawisz Escape. Menu pauzy, możesz też wejść do menu głównego. Pauzę załączyli. Nie chcę do menu głównego.
kurde, ale bym teraz kliknął. Za pomocą tych ikonek możesz przenosić się między wybiegami parku. Kliknij teraz na tę ikonkę, aby zobaczyć, co dzieje się na wybiegu u małp. Idziemy do małp. Nic się nie dzieje, nie ma małp. Dlaczego nie mamy małpek? Ja chcę małpkę. Tak jak przypuszczałem, ponieważ nie ma tu jedzenia, nie przyszła żadna małpa. Kliknij w to miejsce, aby zasadzić bananowca. Jego zapach zwabi tu zwierzaki. Klikamy. Ale póki co to my wydajemy, a mamy zarabiać. Idzie małpka, idzie małpka, idzie małpka, idzie małpka. Jupi, mamy małpkę. Świetnie, teraz zobaczymy, co dzieje się przy jeziorku. Kliknij na tę ikonkę, aby się ta prze... Ojej, ta małpka skacze. Ta małpka skacze, a da się przybliżyć? Nie da się przybliżyć, szkoda. Idziemy do hipopotamów. Tu też nie ma zwierząt. Zasadź w tym miejscu drzewo granatu, aby przyciągnąć jakieś hipopotamy. Dobrze. Idzie hipopotam. Tu coś pływa, ale to nie wygląda na hipopotama. Ale ślepy jestem, czy nie ma hipopotama? Idzie hipopotam! Jakie ona piękne oczy! Słuchajcie, aż się zakrztusiłem z tego wrażenia. On ma takie piękne oczy, takie słodkie, ojej! Dobra, mamy następne zadanie, nie możemy się obijać, bo pamiętajcie, że tutaj rozgrywka jest bardzo szybka, więc musimy się spieszyć. Dobrze, coś mi się wydaje, że przy kasie pojawił się pierwszy klient. Kliknij na tę ikonkę, aby się tam przenieść. Jest klient, chcę małpy zobaczyć. Kliknij, aby zabrać na łódź. Aha, no i co dalej, co dalej? No jedź już, już. Kliknij na łódkę, aby wyruszyć. O, pojechał! Ja, to naprawdę szybkie jest. Patrzcie, jakie to jest szybkie. Co, na ikonkę wiadra? Gdzie jest ikonka wiadra? Cie, bo już jest tak szybko, że ja nie... Ha, mam! Ło, patrzcie, jak urosło drzewo! Ale, a mogę jeszcze raz podlać? O! Wow! Głodny się... I teraz musimy mu dać banana. No nie! Ale fajnie! A teraz do hipcia? Idziemy do hipcia? Ta gra jest brutalna, trzeba bić papugi trzeba, żeby je odstraszyć. Uważaj również na hieny, które przychodzą i płoszą zwierzęta. Przegonisz je tak samo jak papugę. Ale papugi są takie ładne, a my je mamy odstraszać? Nie, ja nie będę papug przestraszać. Dobra, idziemy jeszcze szybko podlać tutaj drzewko, które zasadziliśmy. Chyba nam zdechło to drzewko tu. A nie zdechło. Dobra, mamy dwóch klientów, patrzcie. Ten chce zobaczyć małpę. Nie jedzie. A ja nie wiem, czy ja mogę ich obu dać tu. O, idzie jakaś koleżanka jeszcze. Tu coś... Uciekaj! Uciekaj, niedobra hieno! Sio! Głodny jest, a my nie mamy granatu. A tu nie ma owoców, to co ja mam dać jeść? O, jest! Masz, hipcio! Hipcio, masz, a papu! Nie, hipcio mi uciekł, bo zgłodniał! O nie, nie mamy hipopotama, bo zgłodniał. Masz małpa. Małpa nie chce jeść. Dobra, bo patrzcie, ile mamy tych. Wsiadaj. Ty też wsiadaj. A ty uciekaj, bo i tak nie mamy. Jest hipopotam, patrzcie.
Dobra, ten jedzie do małpy. Idzie szczęśliwy hipopotam. Małpka jest głodna, to trzeba jej szybko dać jeść. Podlać drzewko. Kurczę, ta na rozgrywka naprawdę jest bardzo... Coś tu przyszło! Hiena, uciekaj! Ja cię, ale zarabiam pieniążki. Coś tu i trzeba podlać. Drzewko trzeba podlać, no. A hipopotam coś chce? Nie, ale małpa znowu jest głodna. O Jezu, ta małpa tak dużo je, za dużo jesz, małpo. A łódka moja gdzie jest? Jest. Dobra, to wyjdziecie hipopotama oglądać. Ty i ty. Jedziesz. A hipcio może jeść chce. Tu trzeba znowu coś podlać. Ojej, ta rozgrywka naprawdę jest tak szybka i emocjonująca. Masz hipcio, jedz. Ale zarabiamy, słuchajcie. No i ona znowu jest głodna. No naprawdę. Ja to z tobą, małpo, nie wyrobię chyba. Ja to z tobą nie wyrobię. O nie, nie. Co tu? Papuga! Sio papugo niedobra. Niedobry szkodnik nam chciał granaty zjeść, no. Hipcio jest znowu głodny. Małpa jest znowu głodna. No ile ta małpa może jeść? No jak można tak dużo jeść? Dobra, ty chcesz iść małpę zobaczyć? Ty też? To płyńcie. No. A nie wiem, a może jeszcze jednego granata tu posadzimy? Małpie jeszcze jednego banana, bo ona jest tak wiecznie głodna, że... No ja nie wiem. O, proszę, hipcio jest znowu głodny, więc musimy mu dać papu. I małpa znowu głodna. No ile ta małpa może jeść? No jak to tak? Kurczę, no... Tu też musimy podlać. Jupi, już mamy 1200 prawie dolarów zarobionych. A cel to 1450, więc już niedługo. Hipcio jest głodny. A u małpy trzeba podlać drzewko. Ojej, ta rozgrywka jest naprawdę tak bardzo... Nie, szkodnik, uciekaj! Małpa jest znowu głodna. Kule bele, no. Dobra, ty chcesz małpę zobaczyć? Ty też chcesz małpę zobaczyć? To płyńcie. Tu znowu trzeba podlać. Hipcio jest głodny. Tu co się dzieje? Nic się nie dzieje. Tu? Też się nic nie dzieje. Ale przyjemna ta muzyczka jest taka. Dum, du, du, dum, du, du, dum, du, du, dum. Małpa głodna jest. Aj, ta małpa to taka głodomor. Jupi! Etap zakończony, udało się! Zdobyłem 1250 dolarów. Jeszcze bonus czasowy 780 dolarów. Kliknij, aby kontynuować. Możesz zarobić więcej pieniędzy, jeśli ulepszysz istniejące wybiegi lub wybudujesz nowe. Kliknij, aby kontynuować. Małpy. Ale ulepszyłem ten wybieg. No nie. A tu możemy nowy kupić. Dla żyrafów. Nie, nie możemy. No, nie możemy dla żyraf kupić. I nie możemy ulepszyć. A, bo nas nie stać. Nie stać nas. No to trudno. Nowe zadania. Zarób 1000 dolarów, aby spłacić kredyt. Zarób 1500, aby utrzymać twój park safari. Dobra. Idziemy do małp, bo widzę, że mamy większy jakiś taki ten. To może... Może druga małpa przyjdzie do nas, co? O, proszę. Hipcio już głodny. Mamy pierwszego klienta, chcę zobaczyć małpy. Kurczę, no taki pusty przebieg trochę sam. No ale niech płynie, no niech płynie, niech ma. Małpa głodna oczywiście, więc małpce trzeba dać papu. Jedz ma. O, mamy dwa hipopotamy! Ale super! Mamy dwa hipopotamy!
A małpka, czemu tylko jedna? Ulepszyłem wam wybieg, macie teraz taki śliczny, jakieś huśtawki, liny i w ogóle. O, jaki zadowolony. Super. Hipcio głodny. Jej, mamy dwie małpy! Mamy rodzinkę, mamy mamusię i tatusia. Teraz muszą się ten... No... Jakieś potomstwo by się przydało teraz. Dobra, mamy dwóch. Oni chcą małpy też zobaczyć, więc razem popłyną. To też wygląda na dziewczynkę i chłopaka, więc pewnie romantyczna randka jakaś, czy coś w tym stylu. Nowy hipcio jest głodny, damy mu oczywiście jeść, żeby nam tutaj... Stary hipcio też jest głodny. Dum 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 dum. Ale fajna muzyczka. Małpami to ja nie wyrobię chyba, to im chyba jeszcze jedno drzewko tutaj posadzę, żeby one miały dużo tych bananów. Ja nie wiem, czemu ja muszę zrywać, same sobie powinny pójść i... O, trzeba podlać drzewo? Jej. Drugie też trzeba, patrzcie, podlać. Hipopotam jest głodny, mamy trzy hipopotamy! Uciekaj, małpo, niedobra. Dobra, bo mamy tutaj, widzę, ten chce małpę zobaczyć, to niech płynie, ten też chce małpę, to płyńcie. No, już, wio. Małpy głodne, trzeba podlać. O nie, szkodnika tam mieliśmy. I mamy trzy hipopotamki, ale super. Uciekaj. Druga małpa też jest głodna. Tu znowu trzeba drzewo podlać. Ojej. Ale tu się dzieje, ale tu się dzieje. Słuchajcie, to jest tak szybka rozgrywka, naprawdę. No, nabieraj się, wodo. Moje hipcie są głodne. Małpka jest głodna. No, płyniutko, bo już kolejni tutaj na hipcie czekają. Hipcio, hipcio. I płyniesz. A my szybko hipopotamkom jeść musimy dać. Małpkom też musimy dać jeść. Ojej, nie nadążam, słuchajcie. Dobra. Wszyscy zadowoleni, wszyscy pojedzeni. Cztery hipopotamy mamy, słuchajcie. Cztery hipopotamy, ojej. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ale ten nasz park rozrywki się rozrasta, no naprawdę. Jestem królem safari, naprawdę królem safari jestem, możecie mi od dzisiaj tak mówić, Ryuk, król safari. A, musicie poczekać chwilę, bo nie wiem, nie będę robić pustych przebiegów, dopiero jak będą dwie osoby, które chcą jechać w to samo miejsce, to was zabiorę. Ej, ale tu ktoś stał przed chwilą. Mamy szkodnika u... No dobra, to płyń, bo ty już czekasz. Cztery małpy i cztery hipopotamy mamy! Niesamowite! Coś tu przyleciało, papuga nieznośna, uciekaj, papugo! Dobra, mamy dwóch oczekujących. Oboje chcą małpy zobaczyć. No to idealna sytuacja, że oboje małpy chcą zobaczyć, bo oboje są... No nie! Poszedł ten jeden. Za długo musiał czekać, no. Może mogłem zamiast ulepszać małpką wybieg, to mogłem łódkę powiększyć, ale ja chciałem, żeby moje małpki miały dobrze i żeby się cieszyły po prostu z życia, no. Wsiadaj.
Nie tobie, tobie muszę dać papu. O nie, uschło mi drzewko bananowe. O, jest. Działa. Och, zaczynam, słuchajcie, zaczynam nie nadążać za tą grą. Jest naprawdę tak szybka rozgrywka. Patrzcie, już mam 4 hipopotamy i każdy chce jeść. Każdy chce jeść coś. To jest naprawdę tak szybka gra. Nie, nie chcę małpki jeść, to dobrze. Dawać, bo tu następni czekają. Ty na co, kolego, chcesz iść? No już sobie poszedł. 5 małp! No nie wierzę, mam 5 małpek. Naprawdę. To muszę drzewko posadzić, bo... O! A tu taki goryl teraz przyszedł. Taki duży. Szkodnik! Papuga! Uciekaj! Mamy mało czasu! Chyba nie wykonam tej misji! Wsiadaj! 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 Płyń! Płyń! O nie, ale oni są głodni wszyscy. Nie, no ta rozgrywka jest naprawdę zbyt szybka dla mnie. Nie, małpa ode mnie uciekła. I to ta duża. Chyba nie zdążę. Nie zdążę i nie wykonam misji. Zdążę i nie wykonam misji. O nie, czas minął, musisz powtórzyć etap. Nie zdążyłem, o nie. No trudno. No trudno. Słuchajcie, ale w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. To jest bardzo fajna gra, naprawdę bardzo mi się podobała i mam nadzieję, że ona wam się również podobała. Jeżeli zostawicie, no nie wiem, 5000 łapek w górę, to już jutro będzie nowy odcinek z tej serii, także zapraszam was serdecznie do mojej afrykańskiej farmy, czy jak się to nazywa, jeszcze raz, jak się to nazywa? Farma w Afryce, tak, to jest seria, zagrajmy Farma w Afryce, więc zapraszam was serdecznie do komentowania, oceniania, lajkowania, wrzućcie lajka na Facebooku, wrzućcie lajka na Twitterze, na Twitchu, na Smashcaście, na Instagramie, na nie wiem czym jeszcze, ale też wrzućcie lajka, także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!